Nie wiem, czy wiecie, z jak ważnym zestawem się tutaj dziś spotykamy. Można by rzec, że od tego wszystko się zaczęło. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym jakże pięknym odcinku na moim kanale. Pięknym, bo wjeżdża do mnie nie tylko ten gratis, w ogóle, że to jest gratis, to jest jakieś niesamowite, ale i z tym, co zostało po oryginalnym zestawie. W sensie, ja go kiedyś oczywiście odbuduję, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak on dzisiaj wyglądał, no to wpadajcie na moje odcinki chociażby z serialu Klockozaur, wtedy jeszcze Legozaur City, albo wpadajcie, nie wiem, chociażby wiele osób porównywało te dwa zestawy, ja tego robić nie będę. Rafał chociażby to porównywał, wejdźcie sobie do narożnika, teraz obczajcie. Ja dzisiaj skupiam się na recenzji tego zestawu oraz spieszę już wytłumaczyć, o co chodzi, że właściwie od tego się wszystko zaczęło. Nawet rzekłbym, że podwójnie od tego wszystko się zaczęło, ponieważ nie tylko ten zestaw był pierwszym moim zestawem, to znaczy nie do końca moim, bo on był brata, ale jakby to jest pierwszy zestaw dzieciństwa, który kojarzę, prawda, którym się bawiłem, więc od tego zaczęła się moja miłość do klocków. A po drugie, jeszcze ważniejsze, jak wiecie, miałem Dark Timesy, wszedłem jak zresztą każdy w okres niebawienia się klockami i poniekąd od tego zestawu do klocków też trochę wróciłem. Zaraz powiecie, ale zaraz, zawsze twierdziłeś, że od Lego przygody. Też trochę tak, ale już spieszę z informacją. Musicie wiedzieć, że to był pierwszy zestaw z mojego dzieciństwa, który darzyłem niesamowitą w ogóle po prostu sympatią i zgubiłem do niego instrukcję. Tak, jak do żadnego zestawu nie zgubiłem instrukcji, tak do tego w dzieciństwie zgubiłem instrukcję. Wyobraźcie sobie moje męki, gdzie rodzice wywalili mi karton gdzieś do śmieci z tego zestawu i nie miałem ani obrazka, ani nic, ani jak go odbudować. W związku z tym ja go gdzieś na początku lat 90. już nie mogłem odbudować i on leżał rozwalony. I teraz wyobraźcie sobie, jak mi to w głowie siedziało mocno, że w 2011 i 2012 roku ja dalej do tego wracałem myślami, że miałem, kurczę, taki zestaw dzieciństwa, którego nie mogłem odbudować. I w 2013 bodajże kuzyn powiedział mi, że hej, istnieje coś takiego dzisiaj jak instrukcje internetowe i tam możesz coś ściągnąć i odbudować. Future's now, old man. I wierzcie mi, ja wziąłem tą instrukcję, ściągłem i ten zestaw odbudowałem po ponad 20 latach, gdzie tego zrobić nie mogłem, i ja to zrobiłem. I to była taka pierwsza iskierka, która gdzieś tam w głowie mi ten powrót do Lego, no, zapaliła, a Lego przygoda faktycznie była tym głównym zapalnikiem. Moi drodzy, jednak dzisiaj skupiamy się na tym, bo powiem szczerze, no nie wiem, czy pamiętacie, zgaduję, że tak, film całkiem niedawny, zresztą o tym, jak powiedziałem, że Lego sobie kpi z tego, co zrobiło na 90-lecie Lego. No bo wtedy też nie wierzyłem, że nawet te przyszłe rzeczy, które wyjdą, będą dobre. No to jak ktoś was teraz ma jakiegoś maila typu przepraszam, @lego.com, to mi go podajcie, bo chyba czas przeprosić Lego. Przepraszam cię za twe serce zranione, za łez wylane morze. Bo to, co tu wydali, to jest po prostu no 9/10, a nawet zakrawające o 10 i po prostu majsterszyk i gwarantowane top 7 tego roku. Ale dość już gadania przy stole z moim imieniem tam na ścianie, na ziemi właściwie. Chodźmy na górę i zrecenzujmy tenże zestaw. No i nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale uczciwie uprzedzam, że to będzie jeden wielki wyścig superlatyw. Rozpoczynając już od samego kartonu, który mocno przypomina mi, bo oczywiście, że jest wzorowany na latach 90. Jedyne, co mnie tu trochę boi, to 18+, serio? I przypomina mi się od razu całe dzieciństwo, gdy ja to widzę. I przypominają mi się wszystkie rzeczy, które kochałem Lego i te opakowania, tak pięknie zaprezentowane opcje bawialne, które jednocześnie pięknie łączą właśnie tą klasykę, ten stary wygląd z tym nowym, chociażby z podaniem wymiarów. Oczywiście na tym nie kończą się dobroci, bo już gdy budowałem ten set, ja autentycznie serio poczułem się jak ten dzieciak, który ten zestaw budował w latach 90. Brawo Lego, przywróciłaś mi uczucie dzieciństwa, co nie jest takie proste, więc wszystko super. Oczywistym jest, że nie jest tak, że set jest nieskazitelny, jakieś wady oczywiście ma, do jednej z nich zaliczyłbym instrukcję. Co prawda jest fajnie, ona wygląda i wszystko, ale ten papier, kurczę, no jakiś taki ulotkowy, no nie godzi się przy tak dobrym secie taka słaba jakość papieru, no troszkę szkoda. Drugim minusem jest to, że zestaw jest mocno pionowy i ciężko by zmieścił mi się dobrze w kadrze, w sensie mogę oddalić, ale wtedy zobaczycie brzydkości tej otoczki. Moi drodzy, ten zestaw jest tak dobry, że dzisiaj miał być cybersmog przesunięty na jutro, bo oczywiście nie mogłem doczekać się tej recenzji, by ją sobie samodzielnie zrobić, ale stwierdziłem, że nie, ten zestaw jest tak dobry, że on
on musi wejść. W związku z tym pewne sceny z Cybersmoka teraz przerabiam i dopiero za tydzień będzie trzeci odcinek Cybersmoka, czyli mojego serialu w klimatach, no właśnie trochę przyszłościowo zamkowych. Obejrzyjcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Co tutaj się dzieje, to ja. Jak wiecie, ja zawsze gloryfikuję te stare czasy i jakby nie narzekam na tą kanciastowość, ale tutaj widzę, że no kurczę, można pewne rzeczy zrobić lepiej i może od nich zacznijmy. Zestaw oczywiście się rozkłada na pół zupełnie jak jego pierwowzór jeszcze z zeszłego wieku, czyli po prostu chwytamy sobie tu i spójrzcie, rozstawiamy to. Doceniam oczywiście powrót tego elementu, on nie jest teraz tak częsty, a wręcz rzadki, a ostatnio nawet zastanawiałem się, czy on już nie umarł. Otwiera nam się tutaj pięknie i widzimy w środku wnętrze. Tutaj w starym zestawie wszystko to było powykańczane z wielkich takich płyt. Tutaj tego nie mamy. Jestem tak rozochoczony tym zestawem, że nawet tutaj na te przestrzenie nie będę narzekał, wyobrażając sobie, że to może być jakaś, wiecie, półka. No kurczę, super pomysł w ogóle na półki do jakiegoś domu. Wnętrze tegoż jest naprawdę niesamowicie fajnie zrobione. Fakt, jest tu ciasno, paluchami trzeba się tu upychać. Tutaj mamy skrzynię, co prawda nie ze złotem, a po prostu z groszkami, dwoma złotymi, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Mamy tutaj skarb tych, no jak ja ich to nazwałem, Robin Hoodów. Mamy i drabinkę, która może jeszcze tak się opuścić i możemy sobie nią wyjść tutaj do góry. No i mamy otwierany daszek, chociaż w sumie w dzieciństwie i teraz też zastanawiam się właściwie, po co on był tak otwierany. To był tylko taki bajer, no bo przecież do patrzenia tutaj były okna czy tu. I oczywiście środek jest w porządku, ale no zewnętrze też tak naprawdę robi efekt. Ja się w ogóle zastanawiałem, jak robiłem te wszystkie liście, bo instrukcja i wszystko każe nam budować to tak, czy te liście tutaj tak super rozłożone nie spowodują, że będzie problem to złożyć. Czy wiecie, ten liść czegoś nie zahaczy, ale spójrzcie, przyjrzyjcie się na przykład temu liściowi, jak on pięknie tutaj przechodzi gładziutko. Później martwiłem się o ten, nic bardziej mylnego. Pięknie się to wszystko składa, nic ze sobą nie haczy i naprawdę te liście są zrobione w sposób fantastyczny. To drzewo naprawdę kurde żyje i jak patrzę teraz na to stare, to wydaje mi się, że było ono marniutkie, umierające wręcz drzewo, a tutaj mamy miejsce z drzewem w pełnym rozkwicie. To, że te tarcze w ogóle zostały tu zrobione w identyko jak tam, to już w ogóle przeogromny plus. Tutaj jeszcze raz te okna, które się tak otwierają. No faktycznie ewentualnie tu ktoś mógł jeszcze wyskoczyć, uciec bardziej stąd, no to faktycznie tak mógł być wykorzystywany chyba ten motyw. I naprawdę, tak jak mówiłem, nie sądziłem, że będę musiał to zrobić, ale muszę przeprosić Lego właśnie za moje niewierzenie w to, że zrobią cokolwiek dobrego po tym, jak zobaczyłem tamte pierwsze zestawy. Odwalili tutaj kawał dobrej roboty, to listowie robi naprawdę efekt wow, rozkładanie tegoż, no tu po prostu naprawdę ja się poczułem jak za dzieciaka, gdzie jednakże połączono super motyw, super pomysł i jeszcze raz przypominam, Lego Castle, Lego wypuszcza i rozbija wszelkie banki z naprawdę nowymi, całkiem spoko rozwiązaniami, które pokazują mi, że może niekoniecznie tak zawsze kiedyś było lepiej. Naprawdę ciężko mi jest się tutaj do czegokolwiek doczepić. Dodano oczywiście kilka też nowości, typu tutaj ta jedna taka dziwna gałąź, która na zdjęciu mnie raziła, tam mówię tutaj o szczycie, ale finalnie, kurczę, nie no, jest okej. Dodano również kwiatka, grzybka, nie będę jednak na te elementy narzekał, a przecież to nie wszystko, są jeszcze figurki i tu też nie jest gorzej. Mamy jeszcze tutaj taką tarczę szczeliczą, o której ciężko mi nie napomknie, tam też był to taj zadrukowany, tutaj również taj zadrukowany i spójrzcie jak finezyjnie zostało to zrobione. Naprawdę ciekawie. Poza tym mamy dwie figurki, tutaj ciężko mi również nie wypowiedzieć się pozytywnie, bo słuchajcie, no w latach 80. kobiety to nie była częstość, a tutaj spójrzcie, w oryginalnym zestawie było dwóch facetów, tutaj mamy faceta i kobietę. Naprawdę doceniam takie rzeczy z właśnie, więc wielki plus. Troszkę szkoda, że te trociki się nie różnią. Kobiecie mogli jednak zarysować jakoś lekko talię, czy chociażby biust. Nie będę jednak narzekał, bo i tak mówię, doceniam, że takie dwie figurki zostały tutaj dodane. I tak jak mówiłem, te figurki będą występowały w zmienionych scenach, które właśnie już będę powoli kręcił w Cybersmoku. Także Cybersmok za tydzień. A teraz wróćmy do podsumowania. Słuchajcie, ja wiem, że tu przeze mnie leją się teraz fale sentymentu. Nie oglądałem też innych recenzji. Nigdy nie oglądam innych recenzji zestawu, których sam chcę kupić. Nie chcę sobie wyrabiać opinii innych. W sensie chcę sobie ją wyrobić sam. I naprawdę opinia o tym zestawie jest no fenomenalna, co tutaj dużo gadać. Mocne 9+. Kurczę, właściwie to chyba nawet dycha. Nie, dobra, dycha. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dać temu zestawowi dychę, bo cóż by tu miało stać? Jedyne, co mi mówię, kuje w oczy, to lekko instrukcja, która powinna być zrobiona w bardziej, wiecie, jednak, no lepiej po prostu. Plus jakaś adnotacja tam o tych faktycznie latach 90. zestawach Castle. Ale to, co tu mamy, jest ukazaniem, że można zrobić remaster zestawu znacznie lepiej. Nie wspomniałem jeszcze, kurczę, tutaj, że w ogóle tymi liściami możemy sobie jeszcze poruszać. No właśnie, to jest też super motyw. No właśnie, tu się tyle dzieje. Pokazuje to, że stary zestaw zrobił
zrobiony na nowo, po prostu ma sens. Pokazuje to, drogie Lego, że Lego Castle ma cały czas ogromny sens, bo nie wiem, czy widzisz, jak się ludzie rzucają na ten set. I w ogóle zastanawiam się, czy muszę komukolwiek polecać ten zestaw i opowiadać o nim w superlatywach, bo przecież, no kurczę, on i tak wygrywa wszystko w tym roku. Top 7 zestawów gwarantowane. Ajajaj, no kurczę, mieliśmy w zeszłym tygodniu jeden zestaw, który ma top 7, teraz zestaw, który ma top 7. Kurczę, ależ ta top 7 tego roku będzie mocna, przecież jeszcze Explorer będzie, bo nie oszukujmy się, zamek mnie nie interesuje, o ile mnie znacie, bo wiecie, po pierwsze nie mam go gdzie zmieścić, po drugie sety za dwa koła mnie nigdy nie interesowały, ależ wow, naprawdę, poczuć się jak dziecko w dzisiejszych czasach, bezcenne. Dziękuję Ci bardzo, Lego, za ten set, tym bardziej, że był on gratisem, tym bardziej, że kurczę, Lego Castle to jest coś, co uwielbia z nas każdy, tym bardziej, bez kitu, 10 na 10, a mało zestawów u mnie zgarnia taką ocenę, musicie wiedzieć. Dziękuję Wam, że byliście ze mną dzisiaj, mam nadzieję, że zostaniecie też na dłużej na tym kanale, oczywiście, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dzięki, że byliście, a zróbcie inne kasle, bo jest ich całkiem przecież sporo tutaj. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!